Życie to nie bajka, długie rozmowy o ważnych sprawach. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Księga o rodzaju. Witamy Państwa bardzo serdecznie razem z Księdzem Danielem Wachowiakiem. Szczęść Boże. Wspólnie z Księdzem wybraliśmy cytat z Biblii, który przed chwilą usłyszeliśmy, a będzie on nam towarzyszył w czasie naszych comiesięcznych rozmów w ramach naszego cyklu Życie to nie bajka. Mówi się czasami, teraz dojdę najpierw do mitologii celowo, że na początku był chaos. Ale Biblia mówi o tym o wiele mądrzej, ponieważ Pan Bóg, który stwarza świat i robi to z niczego, prowadzi go do stworzenia kosmosu. W języku greckim kosmos to jest porządek. Wybraliśmy ten cytat, dlatego że Pan Bóg wszystko, co zrobił na świecie, Uczynił w sposób dobry, a gdy stworzył człowieka, powiedział, to jest bardzo dobre dzieło. Jeżeli zatem mamy czasami tendencję narzekania na to, co dzieje się w naszym życiu, jeżeli czasem mamy zatem tendencję obarczania nawet Pana Boga za to, że nam się coś w tym świecie nie podoba, to musimy dojść do porządku. Tego początku. Który Pan Bóg nam dał, i zastanowić się, co myśmy zepsuli w świecie, który Pan Bóg nam zorganizował. Jeżeli mamy mieć jakiekolwiek pretensje, to tylko do siebie. Przeżywamy mnóstwo radości, przeżywamy też mnóstwo szczęścia z powodu tego, jak dzieje się nasze życie. Ale czasami dotykają nas kryzysy, czasami mniejsze, czasami większe. Spróbujmy się zastanowić, kto ma winę, i spróbujmy zdiagnozować te kryzysy, no i pójść do przodu. Mimo wszystko. Pragniemy więc wspólnie spojrzeć na współczesny świat, nasze ludzkie dramaty, aby szukać odpowiedzi w Biblii. Powinniśmy zacząć od początku. Bóg stworzył świat. Ja może wykorzystam pewnego bardzo ważnego człowieka dla historii chrześcijaństwa, choć nie został on niestety ojcem Kościoła, to jednak jest dla nas wybitną postacią. Myślę o Orygenesie. Zauważył on, w Piśmie Świętym, właśnie w Księdze Rodzaju, tak i oto szczegół, kiedy Pan Bóg zapowiada stworzenie człowieka, to mówi: stworzę Go na swój obraz i na swoje podobieństwo. I gdy następuje stworzenie człowieka, Pan Bóg mówi: Stworzyłem człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzyłem. Stworzyłem mężczyznę i kobietę. Orygenes zauważa, że brakuje tutaj drugiego słowa. Wyrazu podobieństwo, jakby w słowie Bożym był ukryty pewien zamiar tego, że owego słowa brakuje. Orygenes dopowiada: Tak, jesteśmy stworzeni na obraz Boży, natomiast jeszcze nie jesteśmy do Pana Boga podobni. To jest nieustanny proces, który jest przed nami. My cały czas, i teraz używam języka już Nowego Testamentu, języka chrześcijańskiego, cały czas jesteśmy oby na drodze świętości, czyli mamy stawać się podobni do Pana Boga. I dopiero w efekcie końcowym będziemy mogli powiedzieć: Udało się to, co Pan Bóg na początku zamierzał. Myśmy Panu Bogu tej roboty nie zepsuli. Myśmy Panu Bogu pozwolili dokończyć dzieło, które rozpoczął. Na początku stwarzania kosmosu. Obyśmy byli i obrazem Bożym, i byśmy byli do Pana Boga całkowicie podobni. Może zobaczmy to, co rzeczywiście dzieje się w Księdze Rodzaju i, i jakie to ma konsekwencje w naszym życiu. Pan Bóg stwarza mężczyznę i kobietę. Ja czasami lubię dotykać tego fragmentu biblijnego, ponieważ w obrazie tym widzę. Hmm, Myślę pierwszy kryzys jaki dotyka człowieka. Znaczy wielokrotnie się zastanawiałem i na różne sposoby, że użyję tutaj znowu sformułowania biblijnego. Dlaczego szatan tak bardzo lubi kusić człowieka dotykając szczególnie szóstego przykazania? Skoro Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, to dotykamy seksualności. Tak, czasami słyszałem, że seksualność czy przykazanie w związku z tym to miejsce numer 6, więc strasznie daleko w dekalogu, że przecież ważniejsze jest przykazanie pierwsze, drugie, trzecie, że to pewnie dla Pana Boga nie ma takiego znaczenia. A jednak wydaje mi się, że całe nieuporządkowanie w związku z szóstym przykazaniem dotyczy się przykazania pierwszego. Może zacznijmy rzeczywiście od początku. Kiedy Pan Bóg stwarza człowieka. I czyni go na swój obraz, ten, który jest upadłym aniołem, czyli szatan, zaczyna się wściekać. Lubię tutaj słowo diabeł, zaczyna się wpieklać. Czy diabeł znowu nie jest zazdrosny? To jest olbrzymia zazdrość. Hmm. Dlatego, że Pan Bóg postanawia podzielić się z człowiekiem darem współstwarzania. On jako stworzyciel postanawia sprezentować zwykłej istocie ludzkiej coś, co tylko stwórca posiada. Anioł tego nie potrafi, przypomnę. Diabeł jest aniołem, co prawda niestety negatywnym, tym upadłym. Gdy upadły anioł słyszy, że od tej chwili, gdy Adam i Ewa, mężczyzna i kobieta, pojawia się na Ziemi, będzie mógł współtworzyć świat, będzie mógł decydować z twórcą o tym, czy na świecie będą pojawiać się nowi ludzie, nowe istoty, szatan dochodzi do frustracji. Szatan dochodzi do zawiści, chce się zemścić i cały czas Panu Bogu chce udowodnić, że Bóg się pomylił. Boże, stworzyłeś człowieka, pokochałeś go. Zobacz, co zrobił Adam, co zrobiła Ewa. Czy nadal uważasz, że Twoja decyzja była słuszna? Ty ich kochasz. Zobacz, co oni zrobili z Twoją miłością. Proponuję Ci, Panie Boże, wycofać się z Twojej decyzji i przyznać mi rację. Zobacz, co zrobili pierwsi ludzie. Tak będzie dalej i dalej. Świat się nie skończy, ponieważ człowiek ciągle będzie grzeszył, ciągle będzie, Boże, pokazywał Tobie, że się pomyliłeś wobec ludzkości. Natomiast tym, co najbardziej wpiekliło szatana, było to, czego Anioł znów nie potrafi. To znaczy, powiedziałem przed chwilą, że Anioł nie może współtworzyć świata. A co decyduje o współtworzeniu świata? Dar prokreacji. Pan Bóg w pierwszym przykazaniu powiedział mężczyźnie i kobiecie: Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, i gdy to diabeł usłyszał, to tak się wścieklił, że użyje takiego sformułowania, że postanowił właśnie najpierw w tej dziedzinie zaatakować człowieka. Nam się często wydaje, że w pokusie, którą daje nam diabeł, chodzi o nas. To jest bzdura. Szatan ostatecznie się w ogóle nami nie interesuje. My jesteśmy tylko przedmiotem, który On chce wykorzystać. Tak naprawdę On cały czas chce i to jest paradoksalne w jego umyśle chce udowodnić Panu Bogu jego pomyłkę. On, dając nam pokusy, daje nam wrażenie, że chodzi mu o dobro nasze. Przecież zobaczmy, jak podszedł do Adama i Ewy. Powiedział: Słuchajcie, Pan Bóg przed Wami coś ukrył. Ja wam zdradzę totalną tajemnicę. Bóg tego dla Was nie uczynił. Ja chcę Waszego dobra. Bzdura. Bzdura. Niestety ludzie posłuchali szatana. Diabeł robi często tak. Właściwie zawsze, co ja mówię często. Robi tak, że najpierw daje nam pewną zabawkę, a później zgłasza się po cenę. On zawsze przyjdzie, prędzej czy później, po swoją odpłatę. I wówczas dopiero człowiek otwiera oczy i mówi: Jakim byłem głupcem? Jakim byłem głupcem, że posłuchałem diabła. Wydawało mi się, że on chce mojego szczęścia. Bzdura. Szatan atakuje zatem najpierw. Pierwsze przykazanie w Biblii. Jeżeli Bóg powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną i rozmnażajcie się, to szatanowi zawsze zależy na ataku na darze płodności. I tu pojawia się seksualność. Ewa zobaczyła szatana na drzewie w postaci węża. A jak my dzisiaj widzimy szatana? Ja myślę, że dzisiaj wielu fantastycznych chrześcijan wie, kim jest szatan. My naprawdę, wierząc w Pana Boga, mówimy. Jakoś tak, może nie bezpośrednio, ale my to przecież w sercu czujemy. O tym mówi nasza nauka chrześcijańska. My wierzymy także w obecność szatana. Diabeł tutaj działa inaczej niż człowiek. My lubimy być popularni. My lubimy czasami ogłaszać to, co czynimy. Lubimy być zauważeni. Diabeł tego nie potrzebuje, no bo po co? On jest innego rodzaju istotą. Dlatego, idąc ku pytaniu, wielu chrześcijan dzisiaj widzi właściwie szatana. Wielu chrześcijan wie, że, że diabeł nie jest żadną metaforą, natomiast jest jeszcze wielu. Pogubionych, ochrzczonych w pana Jezusa, którzy diabła serio nie traktują. Ewentualnie interesują się nim, jeżeli jest poruszany temat egzorcyzmów, ale często pozostaje wówczas w ich głowie wątek szatana jedynie na powierzchni. Temat egzorcyzmów jest interesujący. Dlatego mimo wszystko wielu ludzi już pojęło, kim jest diabeł, jak on do nas przychodzi, pod jakimi postaciami do nas dzisiaj przybywa. Wielu niestety jeszcze ma ciągle w sobie obraz diabła, który ma kopytka, ogonek, jakieś rogi, pochodzi z baśni. Z Moim zdaniem mitów. jest gorzej, bo w ateistycznym świecie jest po prostu obojętność. Obojętność na istnienie Boga i szatana. To prawda. Natomiast najgorsze jest to, że człowiek, który przestaje wierzyć w Pana Boga i przestaje z Nim rozmawiać, jak to mówi nauka. Nic nie znosi próżni. Jak ja czegoś się pozbędę w moim życiu duchowym, chociaż mogę być człowiekiem niewierzącym i mogę uważać, że ja nie mam życia duchowego, to jednak je mam. Jeżeli nie będę rozmawiał z Bogiem, to zacznę rozmawiać niestety z szatanem i znów wracam do księgi rodzaju. Ewa nie rozmawia z Bogiem. Właściwie ona się chyba zaczyna nudzić. Ja tutaj tak powiem językiem tuż pasterskim. Nie będę mówił jak biblista, natomiast spróbuję zobaczyć w tym wątku księgi rodzaju pierwszy kryzys małżeński. to Adam, pierwszy człowiek. Na razie jest sam, jak to mówi drugi opis księgi rodzaju. Pan Bóg doskonale wie, jakie cechy ma mężczyzna. Facet, a przecież takim facetem z krwi i kości jest Adam, otrzymuje od Pana Boga zadanie, pracę i hobby. Każdy mężczyzna musi jakąś pasję w swoim życiu mieć. Mężczyzna bez pasji jest istotą, której do głowy przychodzą głupie pomysły, więc dobrze jest, jeżeli mężczyzna ma jakieś zajęcie. Pan Bóg mówi Adamowi: słuchaj, to jest zwierzę, to jest roślina, nazywaj to jak chcesz. Więc Adam, widząc jakiegoś stwora, mówi: niech to będzie żyrafa. A to niech będzie tulipan, to niech będzie kaktus. To zajęcie jest o tyle. Ciekawe, co jednocześnie wyczerpujące. I pewnego razu Adam w swym zmęczeniu, ciągle używam języka duszpasterskiego, nie stricte biblijnego, w swoim zmęczeniu kładzie się spać. Pan Bóg, widząc zadowolenie Adama, mówi: Uczynię kogoś, w kim Adam zobaczy drugą cząstkę siebie samego, ponieważ. On jeszcze nie wie, kto to jest człowiek. Człowiek jest dopiero wtedy, gdy jest i mężczyzna, i kobieta. I w nocy Pan Bóg stwarza Ewę, niewiastę. Gdy Adam otwiera oczy, nagle zakochuje się. Przychodzi moment zauroczenia. Patrząc na tę cudowną istotę, zaczyna prawić jej komplementy. A tak jak każda kobieta lubi być adorowana, więc ją adoruje. A że adoruje piękno i miłość, to pośrednio adoruje samego pana Boga. A robi to w sposób cudowny i ciągle bezgrzeszny, z czego Bóg jest zadowolony i mu błogosławi. Stąd Adam może wypowiedzieć takie oto zdanie: ta jest dopiero kością z moich kości. A ja już się obawiam, że zakochany mężczyzna będzie uległy. Ach, moment zauroczenia jeszcze trwa między Adamem i Ewą. Można powiedzieć, sama sielanka, miesiąc miodowy przed nimi. No ale gdy kończy się ten czas zakochania, przychodzi znów codzienność. Adam musi iść do pracy. Być może jego praca wygląda podobnie jak wcześniej, a być może nieco inaczej. Tego do końca nie wiemy. Ciągle mówię językiem duszpasterskim. Adam idzie zatem do swojego zajęcia, Ewa pozostaje sama, być może rozważa w swojej głowie różne epizody, które się działy w przeszłości. Przed chwilą nastąpiło przepiękne, intymne zjednoczenie między mężem a żoną, być może już teraz ona wyczuwa w sobie. Nowe życie, które będzie wspólnym darem miłości jej i Adama, ale też miłości między nimi a Panem Bogiem. Ale oto, gdy jest sama, nagle zaczyna myśleć, może niezbyt szeroko, ponieważ człowiek zawsze musi myśleć i bardzo horyzontalnie, i bardzo szeroko, i bardzo głęboko, natomiast pozwala do swojej głowy przyjść intruzowi. I tu zjawia się szatan w postaci węża. Adam był wyjątkowym człowiekiem, bo Adam z Bogiem rozmawiał, czy On to przekazał Ewie, czy ona była przygotowana na to spotkanie z Szatanem. Pismo Święte oczywiście nam nie odpowie na wszystkie nasze pytania. W księdze rodzaju mamy dwa opisy stworzenia świata. One wzajemnie się uzupełniają. Warto też dodać, że ci, którzy w Piśmie Świętym szukają odpowiedzi na pytanie, jak Bóg stworzył świat. To, ty, odpowiedzi, to odpowiedzi na to tak? pytanie nie uzyskają. Pytanie, które człowiek musi sobie zadawać, brzmi: dlaczego Pan Bóg stworzył świat? Nie zapominajmy o tym, że w Biblii mamy dwa opisy stworzenia świata. I ci, którzy ostatecznie byli przez Pana Boga wezwani do tego, aby poukładać poszczególne księgi biblijne jako słowo Boże, nie gorszyli się tym, że początek słowa Bożego stanowią dwa różne wobec siebie opisy stworzenia świata. Pierwszy z nich jest z innego wieku niż ten drugi, drugi jest starszy. Więc możemy powiedzieć, że pismo święte nie zaczyna się najstarszym. Tekstem pisanym przez człowieka pod natknięciem Ducha Świętego. Zobaczmy, że między tymi dwoma opisami jest mnóstwo różnic. Powiem o jednym podstawowym. W pierwszym opisie, czyli w pierwszym rozdziale, Pan Bóg stwarza człowieka od razu mężczyznę i kobietę, a w drugim opisie najpierw mężczyzna, później wiele, wiele innych zwierząt, roślinek, a na końcu kobieta. Ci, którzy umieszczali te dwa opisy stworzenia świata obok siebie, w ogóle się tym nie gorszyli. Oni widzieli te różnice, tylko widzieli, że Pan Bóg chce przez te dwa opisy powiedzieć ciągle niby o tym samym o swojej miłości i o celu stworzenia świata, o kryzysie, który w tym świecie się rodzi, ale jednocześnie te dwa opisy wyrażają nieco inną charakterystykę tego, co działo się na początku. To bym chciał powiedzieć o drugim kryzysie, który od początku istnienia świata ciągle jest przez szatana podsycany. Ja mówię teraz o kryzysie małżeńskim, który ma związek z kryzysem płodności, natomiast jest jeszcze drugi kryzys kryzys umysłu. Dzisiaj umysł przez niektórych ludzi traktowany jest jedynie jako rozum. A nasz umysł to jest coś więcej niż rozum. Rozum zajmuje się odpowiedziami na pytanie, jak ten świat powstał, ale umysł zada sobie pytanie, dlaczego ten świat powstał. Wielu ludzi wpadło w następującą pułapkę. Oto interesują mnie jedynie nauki przyrodnicze, matematyczne. Natomiast to wszystko jest piękne, dopóty człowiek nie stanie przed pytaniem: ale, ale dlaczego ja w ogóle się o to pytam? Dlaczego ja na tym świecie jestem? Świetnie, że ja już wiem, jak to wszystko funkcjonuje, jak te bakterie, komórki, atomy wzajemnie są ze sobą połączone, ale właściwie dlaczego to istnieje? Dzisiaj Szatanowi po wielu latach albo nawet wiekach udało się doprowadzić ludzkość do niezadawania sobie pytania, dlaczego. Jakieś okropieństwo. Dzisiaj, kiedy człowiek zadaje sobie pytanie, dlaczego, jest na pierwszym kroku, żeby się nawrócić. Właściwie, dlaczego jestem na tym świecie? Dlaczego mam zdobywać tytuły? Dlaczego mam zarabiać pieniądze? I to wszystko tylko dla tych kilkudziesięciu lat mojego życia? Naprawdę nie warto. Jest tyle trosk i smutków, że właściwie jeżeli moim jedynym życiem jest to, co widzę tutaj na Ziemi, czy warto żyć? Udaje się niestety szatanowi podsycić. Kryzys niezadawania sobie owego pytania dlaczego. Człowiek, który sobie to pytanie zadaje, musi dojść do istnienia Boga. Główne pytanie, które musimy ciągle zadawać, to nie pytanie jak Bóg stworzył świat, niech się zajmują tym przyrodnicy, matematycy. Pan Bóg powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną, ja wam błogosławię wasze rozumy. Nie bójmy się pytań, nie bójmy się zadawania różnych kwestii o Panu Bogu, stwórcy. My się naprawdę nie musimy czego bać. To Bóg stworzył fizykę, matematykę, chemię, biologię. Nic nie jest w stanie podważyć naszego Pana i stworzyciela. Ale Pan Bóg też chce, byśmy ciągle zadawali to egzystencjalne, podstawowe pytanie: dlaczego? I przez to, że tego pytania nie zadajemy, ciągle błądzimy. Ciągle obracamy się tylko wokół własnej osi, jak wstrętni egoiści. Ciągle mówimy, że jest kryzys, ciągle mówimy, że nam jest źle, ciągle biadolimy. Ach, dlaczego? Dlaczego jestem głupcem? Dlaczego nie chcę wierzyć Boga? Dlaczego jest grzech na świecie? Dlaczego Kościół mówi, że jest życie wieczne? Dlaczego przyszedł Jezus? Dlaczego? Dlaczego? Zacznij człowiecze myśleć. Ewangelizacja zaczyna się tam, gdzie zaczynam myśleć. To Bóg stworzył umysł, rozum. Diabeł bardzo się boi myślenia i szczególnie pytania: dlaczego? Dlaczego, szatanie, przyszedłeś do Ewy? Jaki miałeś cel? Ale szczerze, jak powiesz szczerze, to zobaczę, że jesteś moim wrogiem. Wracamy do rozmowy z księcem Danielem Wachowiakiem. Czy Ewa wie, o czym Adam rozmawia z Bogiem? Nie mam pojęcia, jak Ewa dowiaduje się od Adama, o czym on rozmawiał z samym szefem, ale wydaje mi się, że jako cudowna kobieta i piękna małżonka, na pewno interesuje się tym, co Adam usłyszał od wszechmocnego. Adasiu, o czym z tobą szef rozmawiał? No powiedz mi. Ewa też miała osobisty kontakt z Panem Bogiem. Ja przypomnę, że, że cała historia stworzenia świata, szczególnie te dwa opisy, mają nas doprowadzić do odpowiedzi na pytanie, dlaczego? Dlaczego w ogóle człowiek, Dlaczego człowiek, który składa się z dwóch części, mężczyzny i kobiety? Dlaczego nagle grzech? Dlaczego kryzys? Dlaczego Pan Bóg ciągle jest miłością, mimo że już mógłby powiedzieć człowiekowi: już mam was dość, naprawdę żałuję? Dochodzimy do tego momentu. Ewa w ogóle podejmuje rozmowę z jakimś wężem, który owinięty jest na drzewie i trzyma w ręku jabłko. Ach, ten szatan. Zawsze przychodzi tak samo. Przecież specjaliści, znów odwołuję się do egzorcystów, mówią nam, no nie gadaj człowieku z szatanem, bo zawsze przegrasz. A Ewa to robi. Czy Ewa ma wątpliwości? Czy ona do końca ufa Adamowi? Czy ja uważam, ufa Bogu? że Ewa ciągle... Ufa Adamowi, ciągle go kocha, ale my jesteśmy ludźmi i często składamy się jak cebula z wielu warstw. I zanim szatan dojdzie do tej najgłębszej warstwy, próbuje podważyć te takie zupełnie na wierzchu, emocjonalne, uczuciowe i tak się najpierw dostaje do pierwszej kobiety. Rozmawia z nią. Oczywiście mamy ten dialog w sposób skrótowy opisany w Piśmie Świętym, ale ja znów powtórzę, Mówię językiem duszpasterskim, takim medytacyjnym. Ktoś mógłby się teraz doczepić, że tak nie było. Mógłby i miałby rację. Ale patrzę na logikę i wnioski końcowe i widzę, że mogłoby być także tak. Ewo, co się dzieje? Adam, no był kochany, na początku mi tyle komplementów sprawiał. Mówił mi często, że mnie kocha. Och, nie zapomnę tego zdania, gdy powiedział, jestem kością z jego kości. A dzisiaj czuję się taka. Taka zostawiona. On tak rzadko mi mówi, to kocham. Wydawało mi się, że częściej mi okaże szacunek, miłość, że mnie dostrzeże. A on coraz częściej mówi o swoich zajęciach, o swojej pracy, przychodzi, jest zmęczony. Pamiętam te pierwsze dni, pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące. No, było cudownie. Błąd Ewy polega na tym, że zaczyna rozmawiać z szatanem, ale że wpuszcza do swojego małżeństwa kogoś obcego, jakiegoś intruza, nieprzyjaciela. Człowiek, który zaczyna dialogować, rozmawiać o swoim kryzysie nie z Panem Bogiem i nie z człowiekiem, który jest do tego uprzywilejowany, zaczyna powoli błądzić. I tutaj wąż pokazuje też Pana Boga, który jest ostatecznie nie dawcą dobra, ale prawdopodobnie kimś, kto jednak zataił jakąś wiedzę przed Ewą. Może coś wie Adam czego swojej żonie nie powiedział. Słuchaj, czy, czy Bóg jest naprawdę wobec was w porządku? A wiesz, miało być wszystko dobrze. Pan Bóg obiecał, że będzie pięknie. Życie leci do przodu, szarość, codzienność. Ja mam wrażenie, że, że mój mąż coś przede mną ukrywa, że być może. Bo jest może. jeszcze coś do odkrycia. Jest drzewo życia i drzewo dobra i zła. Tak, i w tym dialogu Ewa dopuszcza się pierwszego kłamstwa o Panu Bogu. Ponieważ, i musiałbym tutaj zerknąć dobrze w Pismo Święte, by nie popełnić herezji, nie popełnić błędu, kiedy wąż, czyli szatan, mówi Ewie o tym, że Pan Bóg ostatecznie nie jest tym pięknym stworzycielem, tym cudownym twórcą, który chce dobra i szczęścia dla, dla małżonków. Kobieta mówi, że owoc, który jest dla nas zakazany, jest czymś, czego nam nawet dotykać nie wolno. A to nieprawda. Bóg nigdy tak nie powiedział w Piśmie Świętym. Człowiek, który zaczyna polemizować, dialogować z szatanem, nagle rozpoczyna zarzucać panu Bogu to, czego Bóg nigdy nie powiedział, czego nie zrobił. I tu zaczyna się już Początek grzechu, który prowadzi do olbrzymiego kryzysu. Ja to nazywam też kryzysem i wiary, i kryzysem małżeńskim. Celowo to tak ubieram w sposób duszpasterski, by zobaczyć podobne tendencje, które dzieją się chyba w każdym małżeństwie, prawda? Od wieków całe pokolenia ludzkości wychowały się na pewnym symbolu biblijnym na obrazie, kiedy Ewa stoi pod drzewem, trzyma już jabłko w swojej dłoni, a więc uległa pokusie. Kiedy pierwszy raz w życiu usłyszałam o tym, byłam bardzo zła na Ewę, ale chyba jeszcze bardziej rozczarował mnie Adam. Ach, czyli rozumiem, że hmm, część osób obwinia kobiety. Za ten czyn część mężczyznę, a tak naprawdę znów musimy spojrzeć okiem Pana Boga. Mężczyzną i kobietą stworzył ich, człowieka. Człowiek to mężczyzna i kobieta. Adam i Ewa w Biblii są dla nas tym pierwszym już Bożym, prawdziwym małżeństwem. Oni są za siebie współodpowiedzialni. I mimo, że mają grzechy indywidualne, jak w każdym małżeństwie, żona ma swoje prywatne grzechy, mąż ma swoje prywatne grzechy, to jednak za to, kim są jako jedno ciało, ponieważ są małżeństwem, odpowiadają wspólnie. Często mówimy, że nie ma winy po jednej stronie. Zawsze gdzieś tam jest po obu, gdzieś tam jest po środku. Oczywiście nie będziemy tutaj bawić się w jakieś ważenie, że, że u niego była większa, u niej była mniejsza. Biblia to nie pokazuje w sposób dosłowny, ale, ale zauważyłbym tutaj pewną precyzyjność. Winę ma człowiek, który jest mężczyzną i kobietą. Ta wina rozkłada się w tym oto pierwszym człowieku, którym jest kobieta i mężczyzna. Tego się nie da oddzielić. Grzech popełnił pierwszy człowiek, który jest Ewą. I Adamem, to oni jako małżonkowie w ostateczności doprowadzili się do takiego kryzysu, który doprowadził ich do kolejnego kryzysu. Oto, i tutaj mówią też specjaliści, którzy znają się na naturze mężczyzny i kobiety, mówimy przecież czasami żartobliwie, że mężczyźni zdaje się są z Marsa, kobiety z Wenus. Przecież jesteśmy różni. To, że jak to mówi Wojtyła w Miłości i Odpowiedzialności, mężczyzna zakochuje się w kobiecie, ona zakochuje się w mężczyźnie, to znaczy, odkrywają w tej płci przeciwnej cechy człowieka, których ja nie mam. Jako facet nie mam cech kobiecych. Mówimy czasami o hybrydzie, czyli czasami mężczyzna. No, ma jakąś cząstkę bardziej kobiecą w swoim funkcjonowaniu, czy kobieta bardziej męską, ale znów wróćmy tu do głównego wątku. Oto mężczyzna zakochuje się w swojej Ewie i widzi w kobiecie to, czego mężczyźnie brakuje. Kobieta, zakochując się w mężczyźnie, widzi to, czego potrzebuje jako niewiasta w tym oto moim facecie, ona, która została wyrwana z żebra. Dlatego mówi się o pełni, o uzupełnieniu się wzajemnym. To jest jedność, ta która została wyrwana z żebra, no tak naprawdę czego często oczekuje od swojego męża najpierw Najpierw tej adoracji, czułości. Ona ma prawo przytulić się do niego, ona ma prawo poczuć jego ramiona, jego skrzydła, poczuć się bezpieczna. Tak to wewnętrznie, naturalnie przebiega. Ona. Właśnie to jest to, czego kobieta przez nie. całe życie potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, czyli mężczyzny, który jest odpowiedzialny u jej boku. I Adam, który przychodzi do Ewy, która to już jest po rozmowie z szatanem, też nie spełnia swojego zadania też jego odpowiedzialność gdzieś znika. Ten, który ma racjonalizować przecudowne emocje kobiety. I tutaj na chwilę znów ważny argument. My, mężczyźni, jesteśmy emocjonalni. Ale często musimy się tej emocjonalności ciągle uczyć od kobiet. To jest temat szeroki, szeroki. Powiem tylko, że gdy oni nim myślę, to często wracam do stacji ósmej Drogi Krzyżowej. Kobiety płaczą. A gdzie są faceci? Poszli po spluwy, poszli po noże i często mężczyźni, nie umiejąc nosić swojego testosteronu, stosują się do haniebnych rzeczy typu agresja, albo nieśmiałość. Bo wiemy, że mężczyzna, który ma w sobie mnóstwo testosteronu, jeżeli go nie umie dźwigać, to albo jest rzeczywiście wściekły na innych, potrafi być agresorem, albo się wycofuje jest nikim, gdzie oni byli w stacji ósmej. Tu właśnie jest ten przekaz. Tego uczy Adam całe pokolenia kolejnych mężczyzn. Po prostu nie zrobił tego, co zrobić powinien. Adam musi być uległy żonie, Ewa musi być uległa Adamowi. Natomiast trzeba odróżniać, kiedy, będąc uległym drugiemu człowiekowi, jestem ostatecznie uległy szatanowi. Tutaj Adam. Wracamy do posłuszeństwa nie... Bogu. Tak, Adam nie uległ żonie. Tylko przez jej grzech uległ Szatanowi i nie umiał tego zracjonalizować. Nasze rozmowy z księdzem Danielem Wachowiakiem będziemy kontynuować, będziemy zastanawiać się, czy czerpiamy z mądrości ludzi, którzy słyszeli napominający głos Boga. Czy szukamy odpowiedzi na pytanie, jak żyć na kartach Starego i Nowego Testamentu? A dzisiaj żegnamy się już z Państwem. Naszym gościem był ksiądz Daniel Wachowiak, audycję przygotowała Aleksandra Wyganowska, a zrealizował Tomasz Michalak i Leszek Stryła. Życie to nie bajka. Długie rozmowy o ważnych sprawach.